Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Król Żółci. Samolot transportowy IU-76 został zestrzelony w obwodzie Białgorockim. Wszystko fajnie, tylko że samolotem tym transportowani byli jeńcy na wymianę. Żeby nie było, media ukraińskie pochwaliły się na początku trafieniem, mówiąc, że transportowano nim rakiety. Co nie ma sensu, no bo tu terytorium Rosji, a pociągi są tańsze. W każdym bądź razie, gdy wyszło na jaw, jaki był ładunek, zaczęto zmieniać narrację, ale też nie wszyscy to zrobili naraz. Także ta wersja o samolocie przewożącym rakiety, no nadal krąży po sieci. A taki to już urok nowoczesnej wojny informacyjnej. W każdym bądź razie do wymiany jeńców nie dojdzie. Swoją drogą nie jest to pierwszy przypadek. Gdy są oni transportowani drogą lotniczą, ukraińska strona jest zresztą zawsze informowana zawczas o trasie takiego samolotu. Jak zwykle, w przypadku tego kraju może chodzić po prostu o jakiś błąd, albo może to być celowe działanie, choć obliczone akurat nie na samą Rosję, a na ukraińskich żołnierzy. Bo dla Ukrainy te wymiany też nie są korzystne, bo trochę zmniejszają, że tak powiem, napięcie. Przez napięcie rozumiem to, że kiedy żołnierz może się poddać i potem wrócić do domu, nawet jak go i tak wezmą z powrotem na front, to walczy zupełnie inaczej niż jak ma gwarantowaną śmierć. I dowództwo to wie, Skąd, stąd tak bardzo zależy im na brutalizacji tego konfliktu. To jest w sumie taka bardziej rozwinięta koncepcja oddziałów zaporowych, choć moim zdaniem to cel trochę no, na to niewłaściwy, bo oprócz zgody drugiej strony, to na wymianę muszą zgodzić się sami zainteresowani. A to, że po powrocie na emeryturę nie pójdą, to też fakt raczej im znany w obozach jenieckich, więc ci, co idą na te wymiany, to tak naprawdę jest najbardziej patriotyczny sort tych Ukraińców. Jeńcem można się też stać mimo woli, przykład tracąc przytomność w czasie walki, Także to nie byli zapewne jacyś deserterzy, co mieliby być jakoś ukarani. Oczywiście strona rosyjska już uznaje to za atak terrorystyczny, oczywiście nic z tym też nie zrobi. Wymiany jeńców zostaną przerwane, walki przybiorą na brutalności. Kijów i tak ma życie swoich ludzi w dno, ale co poradzić? Co ciekawe, oficjalne media ukraińskie milczą. Nikt nie oskarża Rosjan o samordowanie bądź co bądź 65 jeńców, a to sporo. Coraz, że jest dowodem na winę samego Kijowa, dwa świadczy o tym, że niespecjalnie wiedzą jak teraz z tego wybrnąć. Fakt, że media same zaczęły to nagłaśniać, jeszcze zanim tak naprawdę ujawniono co tam było, świadczy jeszcze o jednym braku koordynacji. Albo góra była poinformowana, a instrukcje nie dotarły do mediów, albo wiedziała o tym tylko część osób, na co ja bym stawiał, ewentualnie wypadek. Ale ja bym właśnie stawiał, że odpowiedzialni za to są głównie ludzie związani z wywiadem, raz że są bliżej prawdziwych rządzących, dwa to nie byli ich ludzie. I to nawet nie chodzi o jakieś tam problemy moralne z zabijaniem swoich ludzi. Po prostu owewiad nie musi sobie teraz radzić z uspokajaniem wściekłych żołnierzy, bo nie sądzę, by nastroje wśród wojska były po tym różowe. Wyciekły nowe informacje dotyczące walk w Awdyńwce mianowicie, jak na wojnę pozycyjną przystało przeniosła się ona częściowo do podziemi. To jest miasto przemysłowe, i jak każde miasto przemysłowe z czasów radzieckich, ma ona system podziemnych tuneli. Prawdopodobnie jeszcze pogłębiony po 2014, a że na górze fortyfikacji spora, spore, to Rosjanie próbują dołem. I to miał być sposób, w jaki obeszli oni tą pierwszą linię obrony kilka dni temu. Podobno przeszli około dwóch kilometrów obecnie w głąb miasta, choć o dokładne dane na razie trudno. Na tę chwilę na froncie walki rozpoczynają się powolutku też koło Charkowa. Rosyjskie jednostki specjalne przekroczyły nawet granicę, na tę chwilę wygląda to bardziej na takie rozpoznanie bojem, choć zazwyczaj na takie rozpoznanie sygnalizuje przynajmniej chęć przygotowania jakiegoś ataku. Mamy też nieoficjalne informacje, że rozważana jest możliwość przeniesienia stolicy Ukrainy do Lwowa. Nie mówię tu nawet o formalnym przeniesieniu stolicy, a co o przeniesieniu parlamentu, plus ewentualnie co ważniejszych agen rządowych. Jak dla mnie plan wcale nie jest jakiś szalony. Lwów jest raz, że bliżej granicy z NATO, dwa dalej od granicy z Rosją. A z Białorusi póki co nie strzelają. Jak dla mnie jedyne minusy, no to takie propagandowe, ale mam wrażenie, że tym się zaczynają tam już przejmować coraz mniej. W Kanadzie Sąd Najwyższy orzekł, że rząd przekroczył swoje uprawnienia przy likwidacji protestów kierowców dwa lata temu. Chodzi tutaj oczywiście o zablokowanie kont bankowych osób protestujących, co realnie pozbawiło tysiące osób środków do życia. Trochę czasu im to zajęło. Pytanie teraz, co dalej? Poznając życie, to skończy się na pogrążeniu paluszkiem, choć w Kanadzie rządy tradycyjnie składają się z koalicji i możliwe jest jakieś wywalenie Justina ze stołka, przy czym jego następca wcale nie będzie lepszy. Ale póki co mamy specjalną komisję przesłuchującą publicznie całe to towarzystwo. Nawet jak nic z tego nie wyjdzie, a prawdopodobnie nie wyjdzie, to część osób może przejrzeć dzięki temu na oczy. Zresztą w przypadku wyroku sądowego, to nie wiem, czy w tej chwili ci protestujący nie mogą domagać się odszkodowania. O ile pieniądze, no to wiadomo państwowe, czyli ja no to trochę jeszcze to rozdmucha całą tą sprawę. Może niewiele, ale zawsze coś. Sytuacja natomiast pogarsza się w Niemczech a EFD zostaje odcięta od, od rządowego finansowania. Co jest w ogóle teoretycznie niezgodne z prawem, no bo jest to w końcu normalna partia zasiadająca w parlamencie. A to oznacza jak dla mnie jedno. Szykują się po prostu do jej delegalizacji. Jak dla mnie to jest bardziej kwestia czasu. Zdelegalizują prawdziwą opozycję, stworzą jakąś kontrolowaną, może nawet coś na kształt Macrona, obrócą jacyś chrze chrześcijańscy demokraci czy coś takiego i po problemie. Choć pytanie, co stanie się z członkami samej tej partii. No bo teoretycznie, jeżeli ludzie nie znikną, no to partia może się kiedyś w jakimś kształcie odrodzić. Choć służby już wtedy będą bardziej czujne, więc będziemy mieli z tym trochę problem. Poza tym spodziewam się też kasacji dzielinkę, To druga skrajna, że tak powiem, partia, tym razem na lewo. A po tej stronie też mieliśmy ostatnio nową partię powstałą ze spadochroniarzy, tym razem z SPD. Przyznam szczerze, że to plan wyjątkowo prostolinijny, nawet jak na Niemców, choć obawiam się, że może zadziałać. Jeszcze tylko zrobić wcześniejsze wybory w takim odpowiednim momencie, tak by wkurzenie po delegalizacji partii opadło, kontrolowana alternatywa weszła do świadomości społeczeństwa, ale żeby nikt się jeszcze nie zorientował od kogo oni są i mamy cztery lata bezkarności, przez które będziemy mogli wymyślić nową magiczną sztuczkę. Tak przy okazji to w kraju tym doszło do bardzo dziwnej sytuacji. Mianowicie, żeby jakoś uzasadnić to odcinania FD od kasy, zorganizowano demonstrację rzekomo zaniepokojonych wzrostem jej znaczenia obywateli. Kogo mogli tam wziąć? No tęczowych i beżowych. Z tym, że ci drudzy są troszeczkę silniejsi w bezpośredniej konfrontacji i niejako przejęli marsz, zastępując jego hasła propalestyńskimi. No i było jeszcze jedno hasło przewodnie całej operacji. Chcieliście multi to jesteśmy. Takie są nasze postulaty, no i teraz musicie je spełniać. I ma to sens. Się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. I to dosłownie, bo niemieckie barany teraz dostają zwarcia mózgu. Mówiłem już kiedyś, że ten konflikt w Palestynie to błąd w Matrixie, i właśnie widzimy tego przykład. Dobre wiadomości natomiast mam z Bliskiego Wschodu, bo Biały Dom rozważa wycofanie wojsk z Syrii. W sumie, jeżeli mają wychodzić z Iraku, no to całkiem logiczna. Ale jak wiemy z doświadczenia, nielogiką się w tym budynku kierują. Pozostało tam jeszcze bardzo dużo bojówek tej demokratycznej opozycji, także spodziewam się po wyjściu Amerykanów ofensywy, możliwe, że ze strony regulatnych sił państw ościennych Turcja, tudzież Iran. Co więcej, jeżeli ta demokratyczna opozycja przestanie istnieć, to jedyne nierządowe siły to w tej serii będą te protureckie, a Erdogan się zasadem dogadał. Ja bym się nawet szczerze mówiąc, spodziewał aneksji tych terenów przez Turcję w prowincji Idlib mieszkają Turkmeni, którzy jak nawet sama nazwa wskazuje, bliżej im do Turcji niż do syryjskich Arabów, a nie są to też jakieś bogate okolice ważne strategicznie. Więc ja jakbym był asadem, to bym się, do tego, to bym się tego zwyczajnie pozbył. A propos, to parlament turecki zaakceptował wniosek Szwecji odnośnie wstąpienia do NATO. Choć kraj ten jeszcze do sojuszu nie wchodzi, bo na jego drodze stoi potężny Węgier. W zeszłym roku w tamtejszym parlamencie mieliśmy głosowanie i decyzję. Decyzja była odmowna. Pytanie, czego teraz młodzieży chcą w zamian? Pewnie za niedługo się dowiemy. Co dostał natomiast Erdogan? No ja myślę, że to wycofanie wojsk to może być zapłata. Bo większość proamerykańskich sił w Syrii jest antyturecka. Tym samym wyjeżdżając z tego kraju, Biden wystawia ich de facto Turkom. A to dla niego kosztowne, bo raz, że wybory a to kolejna porażka w końcu w jego prezydenturze dwa oprócz chronienia Kurdów te basy pomagają też Izraelowi. Chociażby poprzez drony zwiadowcze, codziennie patrolujące syryjską pustynię, co zwiększa skuteczność przechwytywania rakiet na wskuzach Golan. Jeżeli już o tym mówimy, to Elon Musk. Przyjechał do Auschwitz, ogłosić całemu światu, że jednak jest szmatą. To, że w praktyce to jest izraelska enklawa, to już sobie darujmy, ale cały ten spektakl no, był szanujący. Choć jedno chciałbym przyznać, Elon nie wyglądał na jakiegoś zadowolonego, no ale to jest bogaty dzieciak. Z tego co wiem, to on też niejedno w życiu robił. Podejrzewam, że mają na niego nagrania w jakimś klubie z nieodpowiednimi osobami. No, choć o tyle dobrze, że póki co na wojnę na wschodzie nowi szefowie Alona no, mają ją w tyłku. I na koniec, żeby nie było tak pesymistycznie, Ukraińcy mają nowego game changera. Mianowicie drony z katanami. Może nie tak widowiskowe jak babcia strącająca samoloty słoikami po ogórkach, ale prawie. Już pomijając fakt, że te drony nie są aż tak zwrotne, by tym manewrować w okopie, szczególnie z takim długim ostrzem, no, ale gdyby z jakiegoś powodu mieli stworzyć drony z ostrzami, no to nie byłaby to na pewno doczepiona katana, chociażby z tego powodu, że może się urwać, a i same katany są drogie. No podoba mi się fakt, że redaktor tego artykułu stwierdził, że choć może nie jest to zbyt praktyczne, to może być straszakiem na Rosjan. No ja, jakbym był Rosjaninem i zobaczył takie wideo z tym straszakiem, to bym się popłakał ze śmiechu. Choć do tego trzeba mieć jakieś pojęcie o mechanice, tudzież fizyce, no a w naszych szkołach z tym coraz gorzej. A jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.